Jak się czujesz? Hej, wreszcie czuję się świetnie. Wczoraj zabiłem motyla i cieszę się, że go nie będzie. Cześć. Powiedz mi, jak się czujesz? Boję się, że nie najlepiej. Nie wolno zabijać, ale zabij motyla. A nie pytasz, co u mnie. Wiem, że jak wyjdzie ta płyta, to wszystkie te durnie będą ciągle pisać, że są ze mnie dumni. I czy wyjdę na kawkę? Ty wyszedłeś na szmat. Podpowiem ci, co masz zrobić. Wykurwię z podłogi, bo chcę się położyć. W te długie wieczory się czuję jak wampir. Wkurwieni sąsiedzi, no i sąsiadki. Bo zrobiłem studio w tej szafce przy drzwiach. I to się przebija do połowy klatki. Ale jak patrzę, kurwa, jest 2:16. Albo chwilę po 4:00. Bo skoro już teraz jest noc, to smutno, że nie możesz zasnąć. Cześć. Jak się czujesz? Hej, wreszcie czuję się świetnie. Wczoraj zabiłem motyla i cieszę się, że go nie będzie. Cześć. Wiem, jak się czujesz. Twój też w końcu kiedyś ucieknie. A skoro pytasz, to chcę coś doradzić. Może po prostu go zabij. Po prostu go zabij. Po prostu go zabij. Ej. Dobra, pierdolę Bordera, bo to on wysłał te pozdrowienia. W domu byłem tylko śmieszno i pedał. Miałem tam bardzo mało do powiedzenia. Zacząłem to robić, żeby im dojebać. Dziękuję, tato. Sprawiłeś, że teraz, kurwa, jestem nie do rozpierdolenia. Hej, i nie chcę umierać. Przepraszam bardzo, pora na spanko. Nawet ostatnio nie muszę nic brać, byleby zasnąć. Cześć. Jak się czujesz? Hej, wreszcie czuję się świetnie. Wczoraj zabiłem motyla i cieszę się, że go nie będzie. Cześć. Wiem, jak się czujesz. Twój też w końcu kiedyś ucieknie. A skoro pytasz, to chcę coś doradzić. Może po prostu go zabij.